Dzień dobry, panie dyrektor. Od 2,5 miesiąca uczymy się stacjonarnie. To chyba dobry czas, żeby podsumować to, co dzieje się w pani szkole, jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną. Tak, zgadza się. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktorze i szanowna grupa nasza młodzieży. Chciałam powiedzieć krótko, że w naszej szkole nie ma zagrożenia covidowego. Są to przypadki tylko grypowe. Obecność dzieci jest do 5 dni i pozostałe dzieci przychodzą do szkoły normalnie, stacjonarnie pracujemy. Zajęcia odbywają się tylko w jednej, znaczy każda klasa posiada jedną klasę przydzieloną, tylko wędrówki są naszych nauczycieli na poszczególne zajęcia. I to chyba tyle, co mogę powiedzieć. Pani dyrektor, więc jak wyglądają przerwy? Dyrektor Rzepka przed chwilą opowiadał nam o tym, że tak naprawdę no, w jego szkole, w tej wielkiej szkole, w której uczy się bardzo dużo osób, no właśnie na początku były bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o noszenie maseczek podczas przerwy. Jak to wygląda u pani? Jeśli chodzi o u nas, o szkołę, państwo zdajecie sobie sprawę, że szkoła w Miszkowicach jest szkołą małą, kameralną i my tutaj mamy oczywiście wytyczne GIS-u, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej. My stosujemy wszystkie te wytyczne, czyli w przestrzeni publicznej, jeśli dzieci się poruszają do toalety na przerwie, muszą mieć obowiązkową maseczki. Jeśli chodzi o zajęcia już w klasie, dzieci mają obowiązek i prawo ściągnąć tą maseczkę i być w grupie w klasie. I na tym to tak polega. Idziemy na stołówkę, obiadek jeść, również maseczki ubieramy. Tak jak powiedziałam, przestrzegamy, dezynfekcja jest robiona, panie sprzątające wietrzą klasy w trakcie przerwy śniadaniowej. Także jesteśmy, pilnujemy tych wszystkich wytycznych. Pani dyrektor, przed paroma minutami dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Lubawce, pan Arkadiusz Rzepka, opowiadał z wielkim takim zaciekawieniem o tych wszystkich projektach, które szkoła realizuje, również i pani szkoła uczestniczy w kilku ważnych projektach. Tak, to się zgadza, panie redaktorze. Obecnie jesteśmy na etapie pięknego projektu polsko-czeskiego pod tytułem, państwo na pewno już słyszeli, bo było opisywane na Facebooku, na stronie gminy. Tytuł projektu nosi Rośliny lecznicze pod okrajem, czyli w Jarkowicach. Jest to projekt realizowany w ramach programu Interregu Republika Czeska i Polska w latach 2014-2021. Ten projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Lubawka, ale całą organizacją i realizacją tego projektu zajmuje się szkoła w Miszkowicach. I tutaj czas trwania tego projektu już powinien się skończyć, ale ze względu na sytuację covidową, proszę państwa, zostały prawie cały rok przekształcone na te lata teraz, czyli zaczął się ten projekt od 1 września 2001 i będzie trwał do 30 września 2022. Ja tutaj przygotowałam sobie krótko dla państwa taką informację, istotne wiadomości, żeby nie przedłużać państwu czasu. To projekt Rośliny lecznicze pod okrajem jest projektem przygotowanym przez gminę Lubawka w odpowiedzi na propozycję projektu partnera czeskiego Szkolna Szkoła w Zaclerzu. Lubawka i Zaclerz to miasteczka na terenach szkoły i Czech oddalone od siebie o zaledwie 9 km. Obie szkoły współpracowały już ze sobą we wcześniejszych projektach. Robiliśmy z Polską, znaczy z Czechami, ze szkołą w Zaclerzu 5 projektów już. Projekt Rośliny lecznicze pod okrajem zakłada spotkanie krajoznawcze i warsztatowe dzieci z Polski i Czech, co pozwoli na lepsze poznanie się, nawiązanie przyjacielskich stosunków i realizacja projektu spowoduje większą świadomość wspólnoty transgranicznej wśród uczniów szkół partnerskich.
przybliży botaniczne bogactwo wspólnego regionu, ułatwi komunikację, co z kolei spowoduje potencjalne zawiązywanie kontaktów i wzajemną akceptację dzieci z różnych środowisk kulturowych. Wspólnie wypracowane przez kadrę polską i czeską metody i formy realizacji projektu w zakresie poszerzenia wiedzy i doświadczeń uczniów będą narzędziem do wykorzystania w kolejnych przedsięwzięciach tego typu. I tak jeszcze krótko chciałam nadmienić, że już odbyły się dwie wycieczki integracyjne organizowane przez szkołę w Zaclerzu. Powiem Państwu, byliśmy w muzeum, gdzie panie przygotowały przepiękne prelekcje odnośnie laborantów pracujących na terenie Polski i Czech. Były to przepiękne warsztaty, gdzie dzieci pracowały również warsztatowo poprzez malunki. Poznawaliśmy również rośliny zielarskie w Czechach i w Polsce. Drugą wycieczkę tydzień temu mieliśmy. To była wycieczka do Kuksu. Jest przepiękne muzeum, proszę Państwa, polecam na weekendy do zwiedzania. Tam Pan nam znowu przedstawił, jak się tworzyły tabletki, lekarstwa, z czego pochodziły te lekarstwa. Także nie wiedziałam, proszę, polecam jeszcze raz, że coś takiego pięknego mamy. I co jeszcze? W pierwszej fazie właśnie powinniśmy zwiedzać swoje szkoły i teraz w styczniu przyjeżdża młodzież czeska do nas, do szkoły w Miszkowicach, gdzie będziemy tworzyć drukarką 3D zioła lecznicze pochodzące z naszej miejscowości, czyli Jarkowice, Miszkowice. Mniszek to będzie tworzony. I na zakończenie tego projektu zorganizowane zostanie spotkanie, podczas którego wspólnie będzie wykonany leczniczy syrop zebranych roślin. Projekt zamknie spotkanie kadry pedagogicznej i władz samorządowych z Lubawki i z Zaclerza, podczas którego przeprowadzona zostanie ewaluacja tego projektu. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku szkolnym, jak również i na stronie Lubawskiej gminy. Pani dyrektor, zazwyczaj w takich projektach to jest tak, że spotkania to jest jedno, ale każdy projekt ma jakąś wymierną taką korzyść. Jest to na pewno spotkanie ze swoimi rówieśnikami, czy podczas trwania tego projektu. No, dzieci chętnie spotykają się ze swoimi rówieśnikami po drugiej stronie granicy. Bardzo chętnie, muszę powiedzieć Państwu, że młodzież bardzo się zaprzyjaźniła, powstały już koleżeństwa, już piszą do siebie. No i poznajemy bogactwo roślinne karkonoszy. Także dzieci też pierwszy raz widzą co niektóre roślinki. Grupa czeskich nauczycieli przepięknie właśnie przyprowadziła właśnie wszystkie gatunki tych roślin zielarskich, gdzie na naszych łąkach rosną te rośliny. Także młodzież bardzo jest zadowolona. Z mojej strony polska młodzież również też czeka z utęsknieniem na wyjazdy. Wręcz starsze klasy proszą, że czego oni nie mogą też pojechać. Ale to jest wiekowy, po prostu ograniczenie wiekowe. Są to uczniowie klas czwartych i piątych. Pani dyrektor, na spotkania czekają uczniowie ze swoimi rówieśnikami, ale również na spotkania te świąteczne. Wszyscy już czekamy. Jak będą wyglądały przygotowania do świąt w Pani szkole? U nas już trwa, pomalutku zaczynamy działać. Robimy kartki świąteczne, które będą przekazywane osobom samotnym i przyjacielom szkoły. Również tutaj proponujemy, myślimy o realizacji stroików świątecznych dla Urzędu Gminy, też żeby pracownicy nasi mieli przepiękne dekoracje świąteczne. I taki pomysł się zrodził i będziemy go realizować. Jeśli chodzi o szkołę, odbędzie się jasełka, która będzie nagrywana. No niestety nie możemy ze względu na pomieszczenie. Ja nie mam takiego dużego pomieszczenia, bo jest to salka zastępcza, która ma
wymiary 10 metrów na 5 metrów i tam działamy. I tam będzie zrobione przedstawienie świąteczne, które będzie nagrane i również będziemy udostępniać na szkolnym Facebooku i na stronie Gazetki Szkolnej w Miszkowicach i oczywiście do Urzędu Gminy. Tak to będzie wyglądać. No i oczywiście wspólne spotkanie młodzieży w klasach, gdzie poczęstują się. Zawsze u mnie tradycyjnie młodzież i rodzice bardzo chętnie organizują barszczyk i tradycyjnie uszka do tego i ciasta. Także w ten sposób, no i oczywiście początek to jest wspólne dzielenie się opłatkiem i życzeniami świątecznymi. Tak wygląda tradycja w mojej szkole. Pani dyrektor, czy w tym roku zostanie Pani pomocnikiem Świętego Mikołaja i odwiedzi Pani każdą klasę z życzeniami i z drobnymi upominkami? No świetnie. 6 grudnia. No to świetny pomysł, bardzo świetny. Będę pomocnikiem Mikołaja. Dla dzieci mamy przygotowane również jakieś tam upominki symboliczne i na pewno Rada Rodziców przy Szkole w Miszkowicach, również już telefon dostałam, że już coś tam organizują, będzie spotkanie i będą niespodzianki dla młodzieży i dzieci. I wszyscy na te niespodzianki czekamy i czekamy na kolejne spotkanie. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt. Dziękuję bardzo.